Dawid Kubacki. Jaki wiatr. Z tyłu zawiewa 8 punktów ewentualnie. To jest dobry skok, chociaż mógł go jeszcze troszeczkę chyba pociągnąć. Przydałoby się 2 metry. Dawid Kubacki. Nie lata już tak wysoko po wyjściu z progu jak w poprzednim sezonie i skacze pięknie. Jest wygrana reprezentanta Polski, to nie ulega wątpliwości. 133. Wszystko w tobie teraz się zakleło i musi po prostu starczyć tej odległości. Będzie, jest, będzie, brawo! Jest 104 metry, Dawid miał skoczyć, a tymczasem skacze dużo dalej reprezentant Polski. Nadrabiamy znowu, skakujemy rywalą i to jest... Grand Prix i 5 wygrał. W wielkim finale nie pozostawił złudzeń. Kto jest najlepszy? Ja po prostu przychodziłem na skoczni i robiłem się. Dawid musi trafić wysoko, ale jednocześnie, żeby szybko przejść do lotu, żeby nie było oporu powietrza i zdjęcie, później pociągnąć. Dobrze, dobrze. Może nie na tyle, żeby objąć, ale to musiał 135, ale to był naprawdę dobry skok Dawida. To był naprawdę skok. Wyskoczyć, żebyśmy tego nie Słoweńców, ale gońmy i uciekajmy Niemcom. Dobra Niemcom. Prędkość na progu, 104 km na godzinę i daleko, świetnie leci, kapitalnie dobrze, teraz. Dobrze. Mógł chyba jeszcze troszeczkę pociągnąć, ale bardzo dobry skok. 104 na progu, to już była prędkość 220. Potrzebujemy drugiego, podobnego, wspaniałego skoku. Najlepiej w granicach 140 metrów. A tymczasem jest powyżej 130 zdecydowanie. Dobry wynik 133,5 metra. Wydaje się, że tym razem wiatr pod narty, co powinno Dawidowi dać świetny wynik. No brawo! Znakomity skok reprezentanta Polski. Może nowy rekord skoku. Horngacher i Dawid w powietrzu. Po pierwsze zwycięstwo w karierze. Swoje, jest, musi tak być, jest, Dawid jest. To wygrał we wspaniałym stylu. Ma to pierwsze zwycięstwo, szalenie. 134,5, 135, Dawid Kubacki już w powietrzu. Widzi tę zieloną linię i teraz wysoko nad zeskokiem i pięknie, jest daleko, jest poza tą zieloną linię, wytrzymał presję i skoczył, czy to jest to lądowanie. Skok finałowy Dawida Kubackiego, około punktu konstrukcyjnego powinien wylądować reprezentant Polski i to jest taki Dawid Kubacki, jakiego chcieliśmy oglądać w pierwszej serii konkursowej, bardzo ładnie, stylowo, daleko. Dzisiaj 102 w serii próbnej. Dawid Kubacki już w powietrzu. Ależ piękny skok! Ależ odpalił petardę! Mistrz Dawid Kubacki, odjętych 10,1 metra z tyłu skoczni. I Dawid Kubacki, 84 metry potrzebne do tego, by wygrać dzisiejszy konkurs. I skacze w ten sposób, w mojej ocenie, by zapewnić sobie zwycięstwo w dzisiejszym konkursie. Z wszystkich skoczni w turnieju 4 skoczni. Płyń w powietrzu, leć jak najdalej. Dawidzie! Dawid ląduje! Jest! Ląduje wspaniale! Ląduje znakomicie! Dawid Kubacki wygrywa nie tylko konkurs, ale wygrywa również turniej 4 skoczni. To też konsekwencja jego dużej przewagi po pierwszej serii. Dawid Kubacki ląduje ponad 125 metrów na pewno. On może troszkę tam ma do siebie pretensji, ale wydaje mi się, tak, 127 metrów. 160 metrów. Ale przecież my spróbujemy zaatakować może ciut dalej, może ciut wyżej. Troszeczkę rozkuśtało Dawida w powietrzu. No i przed 210 metrem ląduje reprezentant Polski, dając nam medal, a więc tak jak 2 lata temu. 12 razy trzeci, 132,5 metra, teraz potrzebuje Dawid, by wyprzedzić Piotrka Żyły, by dołączyć do kolegów, wysoko nad ze skokiem, Dawid, jadziesz cudownie, jak wspaniale, ależ znakomita. 4,2 przed grany Rudy. Dawid Kubacki już wzbił się w powietrze, dobra prędkość na progu.
Ładnie położył się na nartach, ale troszkę zbyt szybko chyba wylądował, aby objąć prowadzenie. Niekorzystne warunki, delikatnie zawiewa z tyłu skoczni. 137 metrów, Dawidzie po medal, po złoto, jak najdalej ląduje, jednak zdecydowanie za blisko. Ta tytuł mistrza świata właśnie na tym obiekcie. Ósmy po pierwszej serii, 104 metry było. Dawidzie płyń, daleko leci, pięknie poleciał! It's a tug of war.